To chyba była ta niespodzianka. On do ciebie podjeżdża. Powodzenia. Dobra, ta niespodzianka jest po prostu epicka. No. Limitowane zimowe czapki z haftowanym napisem i sprzęt od Genesis do zdobycia w tym odcinku. Oglądaj odcinek uważnie. W filmie pojawi się hasło, które trzeba wpisać w komentarzu. Najszybsi zgarną nagrodę. Mam łącznie 90 rzeczy do rozdania, także to nie ostatni giveaway. Szczegóły, dokładne zasady giveaway w opisie. A dla moich widzów 15% rabatu na wszystko w oficjalnym sklepie Genesis. Wystarczy w koszyku wpisać kod Paweł. Dzień dobry, cześć i cześć do was. Bardzo serdecznie ja jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Joszelka i Ren. Hejka! Zimno, halo! Tak, i słuchajcie, dzisiaj moi drodzy jesteśmy na feriach zimowych, także wyjazdowo. Ja tylko muszę powiedzieć, że nie wiem, czy ktoś zauważył, ale u mnie się pojawiło na kamerce jedno zwierzę więcej. Tak, faktycznie. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, przetrwanie. Rozumiem. To jest forteca, to jest zamek czarnego serca. I dlatego... Nie możemy tam pójść z tego zamku? Czy co? Uwaga, ziomki. Tam na dole. I nawet zobacz, to normalnie. Nawet są też takie. Na tak, ubierani na czarno są też ładnie. Dajcie go zobaczyć, zobaczyć go chcę. Dobra, kontrastują ładnie, ładnie ich widać. Dobra, spokojnie, ładnie pięknie. Widać, bardzo ładnie. Uwaga, na boku! Na boki? No dawajcie, na boku są, na boku są. Boli mnie. Bo musimy zdobyć ten zamek, moi drodzy. Naszym zadaniem jest zdobyć ten zamek, ale oczywiście... Ej, uwaga, opancerzony już jest. Oby był mój, jest mój, oh yeah. Ja cię kręcę, jakim cudem, tak szybciutko. Wow, ile przyszło! I to jest pierwsza fala! I tam jest opancerzony w ogóle! Ja się tu muszę skitrać. Mówisz do mnie czy do siebie? Nie, ale naprawdę. Do Repawła. Jak któryś tam udaje się... Masakra, słuchajcie. Ogólnie ferie zimowe u wszystkich praktycznie są przekichane, bo praktycznie śniegu nie ma, jak dobrze wiecie. Chyba, że kogoś jest śnieg, nie, dajcie znać w komentarzach. Czy u kogoś macie śnieg gdzieś w górach, wysoko może mieszkacie, albo nie pojechaliście wysoko w góry. Nie ale mam żadnego pojęcia. W górach to tak, to musi być naprawdę w tych górach. No, chyba tak. Ja tylko zamarzniętą ziemię, jeśli się liczy. Dobra, okej, okay, przygotujcie się, uwaga, będzie druga fala. I będzie kolejne... Śnieżkami kolejne... się nie rzucamy, ale możemy się zasypywać gradem. To... Wow, i życie straciłem. Nie widzę. Nie musisz ich widzieć na mapie. Musisz wiedzieć, co to jest. Ale bez ja, jak szybko normalnie życie straciłem. Gdzie tam wchodzisz na górę? Dobra. Ha, boli mnie. Ej, czekaj, śmigłowiec leci, panowie, tak panie. Szybko? No już helikopter! Jest jeden pan. No bo to jest Ej, motorówka przypłynęła! Nie, to nie jest motorówka, to jest samochód! Samochód, który sobie... Co jest? Co tu się odwala? Sam zostałem? W drugiej fali? Poważnie? Ja dostałem hita... Ja też. Ale aluminiowego chyba. Chyba z tej... Dobra, spokojnie. Dobrze, ładuj tam. Znaczy, no ja cię kręcę. Musi ładnie tam załadować, a nie. Bo w biegu trafił 3 headshoty. No bez jaj. Dobra, dawaj mi snajper. Nie umiesz? Dobra, słuchajcie, będzie bardzo ciężko. Railgun. Dobra, ściągnięci. Oni na razie tam stoją pod spodem. No wiem, no ale co mam zrobić? Uważaj na auto. Autołódka tam. Autołódka po lewej. On na działku tam siedzi. Dobra, ej, ale to działko możemy przejąć później, czekajcie. Tak, tylko jeszcze trzeba nam później dobiec. Tak, spokojnie, damy radę. Nie strzelasz w worki, ale to nie przejmę. Tam jest jeszcze jedno działko, no wprost. No prawej. Czekaj, tam jakiś... Wow, drugie działko przyjechało! No tu Ren o tym mówi. Jak coś, to dobra. Ta mapa to wygląda jak skill. Nie, słuchajcie, ta mapa to jest po prostu przerąbane i tam w ogóle... A, na górze nie byliśmy jeszcze. Z lewej masz. No właśnie. I w koło. Oni są wszędzie, oni mnie otaczają. Masz, po prawej masz jakieś grubasa. Znaczy za sobą. Gdzie w tym tu? Momencie. Teraz przed tobą. Plusy takie, że gruby się nie wespą. Ej, oni się tam zajumali o ten taki... Ja cię kręcę, No tak, bo tam jest jakaś blokada. Faktycznie, patrzę na nich, dobra. Dobra, gdzie oni są teraz w ogóle? Czekaj, dobra, teraz tędy. Bliżej ciebie.
Nie, ale słuchajcie, wydaje mi się, że normalnie im więcej, że tak powiem, jest graczy, tym trudniej się robi, mam wrażenie. Co jest? Czemu on się teleportował? No to czego to ty on się teleportuje. On kłóca i się teleportuje. Pyk, dobra. Pyk, pyk, jak królik. Dobra, tamtego rozwaliłem, pięknie. Proszę na przyszłość nie umierać, bo to naprawdę są długie fale. Ale i ja tutaj... niechcący. Co to ale znaczy ja niechcący? Niechcący? Co to znaczy niechcący? Nie ma tak. Stałem, strzelałem i już potem nie strzelam. To ja pójdę na górę, żeby zobaczyć, co tam byłem jest ciekawego. Dobra, czekajcie, gdzie on jest. A, tam jeszcze! Coś tam jeszcze jest oznaczone, jakiś samochód. No w tym aucie, pod autem tam po lewej gdzieś. Możesz wybuchnąć to auto. No właśnie. A oni tak. Siedzieli tam w środku, oni tam w środku siedzieli. Oni dalej próbowali kierować. Oni próbowali tutaj kierować sytuację. Czterech jest. Czekaj, bo mnie coś teleportowało na chwilę. Czterech przy tym ciumkającym, no. Jeszcze dobra. Trzech. Jeszcze dwóch. Jeszcze jeden. Dobra, jest. Już. Słuchajcie, pięknie. Pięknie. Ale to ale druga on fala. Jest silny, słuchajcie, ale to jest... on jest silny. Ale to jest druga fala, słuchajcie. O, pieniążek. Pieniążek znalazłem, ja ale super. Ja już od razu zobaczyć, co tam jest ciekawego. Ja was zmykam, o, to kolejny to pieniążek. Ja na górę. Dobra, dobra, no i słuchajcie, zajmijcie pozycję. Ja proponuję, tylko czekajcie, chyba te samochody jest się... dużo więcej. Nie, góry. Ej, słuchajcie, te auta poznikały nam. O nie. Ja myślałem, że te auto sobie weźmiemy. Dobra, słuchajcie, no to lipa, lipa straszna. Lipa straszna. Ja w takim czasie wchodzę chyba na tą samą miejscówę, co wcześniej. Nie! Już żeś dostał? Już jakieś tak? Fajerwerki. Już oberwami to ostro. Tu nic nie widać na tej miejscówce. Trochę. Totalnie. Dobra. No, a można wejść na górę? No można, dawajcie na górę tam gdzieś. Ja właśnie... Zajmijcie pozycje. Odpowiednie. Dobra, ja sobie wezmę to i zobaczymy, czekaj, to i chyba znowu helka leci. Znowu helikopter leci, samochód jedzie chyba. Znowu samochód przyjechał, uważajcie. Wiecie co, ja sobie inaczej to rozwiążę. Jak to sobie rozwiążesz? Rozwiążę sobie inaczej. Nie czekaj, tak. Czekaj. Dobra, rozwaliłem pilota śmigłowca. To okej, okay, super. Dobra, czekaj, gdzie oni teraz tam biegają? Tam gdzieś latają. W koło, wszędzie są. Ja cię kręcę, masakra po prostu. Ja tutaj z tej góry totalnie nic nie widzę, naprawdę. No to zejdź sobie niżej, Joszelka, no co ja ci poradzę? Zrobili no, jakąś taką mapę. No słabo to jest skonstruowane, że nie widać. Na samym środku jest tutaj... chyba broń, gdzieś blisko tak ciebie, dalej. Panie Pawle. Tak, 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 tak. Wszyscy tutaj do trzepania. Co? Do czego? No jeden, z prądem. Jeden duży. Tak, trzepaj jeden duży, dużego. Jeden duży jest, także ja go tu łoję już. Ale że to trzecia fala, która dobra. Jest już pokonana? Okej, okay, trzecia tak, fala poszła teraz. Szybciej, no bo my robiliśmy to w trójkę. Nieprawda. Trójka, jak się to robi, to się robi szybciej. Nieprawda, było tyle za mało. No, Jela chciała pobić mój rekord, ale się jej nie udało. Tak. Dobra, ja zmieniam miejscóweczkę w takim razie teraz. Pójdę sobie, czekajcie, gdzie by tutaj, tutaj jeszcze możemy chyba ten, nie każdy może zajmie, czemu wszyscy jesteście po jednej stronie? No bo tylko tu się lesbią. Bo my wszyscy nieprawda. Walczymy złym ludziom. Z tamtej strony nic nie widać, idź sobie tam jak chcesz. O. Walczymy przeciwko złym ludziom, więc musimy być po tej samej stronie. O, czekaj, patrz, tutaj, cyk. Co nie? Oho, gruba znowu. Tam nic nie widać tutaj. Ja też nie, tutaj to już totalnie. Nie dobra, tu też jest faktycznie lipny, jakiś, lipna górę, miejscówka. No. Dobra, to schodzę niżej w takim pod razie. Nie widać. Dobra, idę zobaczyć jeszcze wyżej. Czekaj, a może tutaj, z tej strony, może na to. Na to sobie tutaj wejdę. O. No elegancko. Kurczę, czekaj. Helikopter. Daj mi tutaj. O, dobra. Wow, 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 to nie, dwa helikoptery są, dwa helikoptery są. No i se spadłam na buzie. Dobra, czekajcie, dajcie mi sekundę, tutaj, pięknie, a nie, no to ja chciałam to zrobić ładnie. Dobra, tam jedzie ten. Dobra, ściągnąłem. Helikopter gdzieś za nami, ściągnąłem. Dobra, schodzę na dół, bo to jest ściągnąłem. Ten tutaj tam jest tu w ogóle. Dobra, ja wziąłem snajperkę i ogólnie pościągałem tych, co płynęli właśnie tym technikalem. Technikal. Dobra. Trybem technicznym. Technikal Aqua. Ewentualnie. Helikopter gdzieś u góry jest. Tak, helikopter po ogniu jeszcze jest, znaczy w śniegu. Wow, 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 tu się kończy mapa. Dobra, to nie, tu nie mogę wyjść. Pytanie, co z tym helikopterem teraz? Zajmuj sobie i... Dobrze.
No połóż się, połóż się, dobra, połóż czekajcie, się. Przejdę tędy. Dobra, ja ogólnie wziąłem snajpę i spróbuję może posnajpić troszeczkę. I może przejmiemy dzisiaj ten zamek. Pan mocny, pan grubas. Tłusty? Tak. Jeszelka, co za RPG? Tak. Ja po prostu już boli mnie wszystko, wiesz? Bo to RPG. Chciałam w Renę już strzelać. Ja się z tym ja, dobra. Biorę karabin jednak. Ja tu próbuję strzelić w tego... teren tak można tak daleko? Gdzie on jest? Mogłem. Mogłeś? Okej, okay, dobra. Mogłem, czyli możemy się mogłem wysunąć bardziej do przodu. Tylko, że to jest ryzykowne, nie? O, i widzisz, najwięcej zrobiłam. No zajumała. Tak, oczywiście, Oszalka. No bo wy się tam bawiliście. No myśmy się bawili, no ja się bawiłem tutaj. Uwaga, ale trzeba mieć buty śnieżne, bo... No nic, chyba no nie, trzeba, ja chyba faktycznie ta miejscówka, która na początku była, ona jest chyba najlepsza. Tak. O, tutaj. Bo tu totalnie najwięcej widać. Dobra, wezmę teraz karabinek, jakiś inny. To nie jest ta miejscówka początkowa. To jest moja miejscowa... Tak? A to nie jest ta, no faktycznie. Where is my enemy? Wow! Masakra! Dobra, czekaj, idzie grubas. Dawaj grubasa. Zrobimy cię z ciebie hamburgery. Ej, ty to powiedziałeś? Co, no tak. Ja to powiedział. Wiesz, jak to powiedział? Dobra, biorę snajpę i będę tam ściągał tego tam daleko. Oho, dobra, jednak uwaga. I skąd? Co z dachu? Chyba jakiś helikopter. Dobra, wybieram. Gdzie ten helikopter w ogóle przyleciał? Jest za tym, za tą całą barykadą. No widzę właśnie, dobra, ale czekaj, bo drugi, tak, drugi już leci właśnie. Więc ja już na tego drugiego czekam, żeby zesnajpić go za chwilę. Ale coś strasznie długo leci. Jeruna, boli mnie! Członek nie żyje. Ej, no gdzie jest ten helikopter? On tam niby leci tam gdzieś daleko od lewej naszej, ale... Ogólnie to macie dużo grubasów, ale to tylko tak wam pospoileruję na dole. Tak? A. No dobra, no to nic, no to ja w takim razie tutaj śmigam na, z powrotem. No. Bo nikogo nie załatwiam przez chwilę i pluję na te śmigłowce, a tu jest dupa. Dawaj ten. Robimy. No i śmigłowiec wyjechał, pewnie. No, Kongo. Ren, uważaj na śmigłowiec. Śmigłowiec. Wiem, wiem, dobra, czekaj, ale ryzykuję. Dobra, Paweł, dobra, się zajął, chyba śmigłowiec zajmuje. Tak, tak, zajmuję się, jestem w trakcie zajmowania się. Opiekuję się śmigłowcem. Ten dobra, ciężko rozwala... zbrojny mógłby już paść, no. Dobra, padł właśnie, nie dobra. Nie ciężko zbrojny, tak razy 10. Patrz na śmigłowiec, czy tam czasami nie będzie nam leciał za chwilę, bo nie wiem, on się albo zbugował, albo w ostatnim momencie nam podleci. Ja nawet nie dobra, widzę go zejść na minimapie. Ja widzę go na minimapie, aczkolwiek nie, w ogóle nie zbliża się do nas. To ciężko zbrojny pod tym jest, pod murkiem. Ostrożnie. Reloading! A w chwili się dostanie w łeb. Dobra, czekam, gdzieś tu poszedł. Dobra, leży. Jeszcze jeden. No i śmigłowiec. Dobra, i teraz tam jest problem, dalej, bo śmigłowiec gdzieś utknął chyba za mapą, mam wrażenie. Nie, widziałem. Kurczę, widzisz widziałem, go? Ale się schował. O, dobra. No właśnie musiałem wybiec, wiesz, bo nie wiem, czy on czasami nie fokusuje się na mnie i to jest... Dobra, snajpa leży. Pięknie. Okay. No i super. Dobra, słuchajcie, to było mega ciężkie. Ale piąta zrobiła. Ja nic nie robiłem, ale mamy najwięcej. Aha, nic nie robił jej. Ej, no totalnie, prawie nic nie robiłem. Na pewno. Naprawdę. Tak powiedziała przecież. No, coś tu, tutaj, tego, tego. Coś tu kręcisz. Dobra, zostaw moje, no i zabrał mi. Sorry, byłem szybszy. Renty, łobuzie jeden, no do... No. Tam nie był odpisany. No leż do pana, nie było. Powiedziałem, zaklepuję. Na miejscu zaklepuję. Po to i po to. Dobra. To wezmę. Kładziemy panów typiarzy. Kładziemy panów typiarzy. Ferie zimowe, świetna zabawa jak zawsze. By odpocząć na glebie i na śniegu. Najlepiej odpoczywać właśnie spędzając czas z ziomkami na śniegu. No jedziemy. Oho. Oj, miałem takie przygody. Już potem nie pamiętam, jak wróciłem do domu. Dobra, poczekajcie, bo jest mały problem. Tu mi otoczyli. Helikopter.
Czekaj, nie wiem w którym miejscu. Chyba śmiechokopter. Nie, nie ma jeszcze helikoptera, on się gdzieś schował. Aha, tam na... Aaa, zgoduję. Na hita dostałam. Ja nie wiem co się stało. Działka. No niestety działko jest dość potężne. Bo chyba żartujesz. No mówię, że chyba żartujesz sobie. No właśnie nie jest zbyt śmieszny, nie? No. No masz szczęście, że oni tu nie wchodzą. Wygadać się jak pauza, ale jednak nie działa. Nie, nie jest, tam jest. Wow, 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 wow! Masz mało życia. No mało, już to uzupełniłem. Uważaj na działka z lewej, bo są dwa samochody. Co ty mówisz? Wysadzie, wysadzie. Nie dasz rady? Ja nie dam rady? Proszę bardzo. Nie masz do wysadzania? A to jest dopiero połowa fali, pamiętaj. Co? Nie podpuszczam cię. Nie podpuszczam cię, ale nie zajumasz tego auta. O, ciężko zbrojna się zrespił u prawej. Wow, wow, wow! Czekaj, bo mi plec porobili. Nie, nie, pistolet! Pistolet to też możesz. RPG też możesz używać, wiesz? To wiem, nie... ale to jest bardzo duże ryzyko. Ej, czaszka tam biegnie. Że tego jeszcze nie było. Czaszka to jest ten ciężko. Ciężko zbrojny, aha, okej, okay, faktycznie, no. Dobra. Tego jeszcze nie było, no był. Był, i to nie jeden. Nie no, totalnie, wcześniej nie wydawało mi się, żeby inaczej jakbyś byli ja oznaczeni. Ja tylko patrzę, jak tym autem próbują tam wjechać. Masakra. Zbijają piątkę z tym łukiem. Jestem cały otoczony. Ewentualnie nie montowali kierownicy. Ewentualnie nie montowali kierownicy i cały czas jadą prosto, bo nie potrafią skręcać. Oh. Dobra. No, ale wiesz co, masz łatwiej, wiesz Paweł? Co mam łatwiej? Bo tamto autko nie chce w ogóle do ciebie podjechać. Ono cały czas, ono rozbija piątkę z murkiem cały czas. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak? No to faktycznie. Dobra. Ono cały czas... No helikopter u góry. Co? Bardzo nad tobą. Ale to faktycznie. O tam. Chyba nie trafiłeś. Chyba dostaniesz w łeb. Oberwał raz. Oni nie trafiają, okej. Okay. Nie, trafili mnie. Troszkę mnie posmyrali, muszę ci powiedzieć. Ale tylko troszkę z pancerza. Wyglądało to gorzej. Pod murkiem są. Tam jeszcze jeden ziomek stał, dobra. Pod murkiem są. Wyglądało to gorzej niż faktycznie dostało. Dobra. Dobra, wychylcie się panowie. Jeszcze trzech. No, mniej więcej. Wierzę w ciebie. No czterech, dobra. Dobrze. Jeszcze leży. Czekaj, tu jeszcze któryś leży. Udaje, ktoś udaje, tak, ktoś udaje. Nie udaje, on tutaj pod tym był. No udawał, panie biegnie, dobra. Dobra, jest. Chyba ostatni. Ja cię kręcę, nie róbcie mi takich psikusów, że normalnie sobie idziecie spać. No ale przykro mi, że działko mnie składało. 57. Ja cię, dobra. Zmieniam brońkę teraz w takim razie na kolejną jakąś maszynę. Ale ja idę na górę po pana. Biorę karabin świnie. I to taką złotą. Mam tu u góry, tu mam nawet dwa. A nawet i cztery. Dobra, może ale wiesz, się że możesz spróbuję ci skrać. Tylko jeden. Prawda, no wiem, prawda? Dlatego zostawiam wam tam. Zobaczymy, gdzie mi tu dobra. Się zrespią. Będą się respili, tu się respią. No, czy tam zrespili. Dobra, żryj to, typiarzu jeden. Nakarmię cię. Faktycznie to żryj. Darmowa karma. Ale mi zrobił dziurę. To dwóch już biegnie. Darmowa karma, typie. Brzmi jak coś do twojego kota. I trochę boli. No ogólnie muszę powiedzieć, że tutaj teraz nikogo nie widzę. Bo wszyscy stoją tutaj pod tym murkiem z tej strony. No chyba będę musiał znowu na ten murek wejść. No ja nie wiem, to jest takie jakieś kurcze... Co to za wybuchy? No i oszelka próbuje nas zdetonować. Coś tak właśnie poczułem. Dobra, śmigłowce dwie sztuki. Samochód, uwaga, dwa samochody z jednej strony, jeden... Dwa śmigłowce, czekaj, samochód. Trzy samochody na raz. Fajnie. No jeszcze raz, co zrobiłaś? Nie, sama sobie nic nie zrobiłam, tylko dostałam z działka, wiesz? Okej. Dobra, czekaj, tutaj. Dobra, mam świnkę bojową, świnia bojowa, dawaj! Dobra, dawaj tym złotym. Tylko czekaj, bo muszę się... Co, ja się obrywam? Działka obrywasz! Tego auta. Aha. Nie obrywałem. No u mnie dostawałeś obrażenia. W sensie dźwięk był, ale nie spadał ci pasek. A, nie tu! Kolejne... O. Wow! Brak pancerza. No tam leży. Brak wszystkiego, brak życia. Wow!
Pancerz masz tam na drodze. Czemu się nie mogę wspiąć? Dobra, spokojnie, poczekaj, spróbuję to ogarnąć na ślepo. Na ślepo się najlepiej to strzela. Ej, no totalnie, to jest mniej więcej połowa fali, a tu jest po prostu ich... cała rzeźnia masakra. Jeszcze śmigło sumo leci. Witam śmigło sumo zaraz. Śmigło sumo. Ja cię kręcę. No weź sobie tam tego pancerza. Jaki pancerz? No gdzie no, mam tam schodzić cię. Teraz do pancerz? Tam, żeby się nie widzieli. I tam szybko pobiegniesz, to cię nie zauważą. Dobra. Gdzie jest ten helikopter? On się wysunie w końcu. Jeden tak. Na mnie pewnie zyskała. O, leci. Wysunął się któryś. O, jak strzela. Dobra. Jeszcze jeden będzie. Fajnie. Dobra, przeładowuję. Przeładowuję świnie. Ja się używałam. Dlatego pewnie zdychałam tak szybko. Wspomniałam, że mam minigana. Natomiast, czemu minigana używacie? To jest takie po prostu łope. Aha, takie łope. Ja dopiero teraz to zrobiłem. Ja nie razu. Ja taką potrzebę. Jak dopiero teraz? Wewnętrza nieprawda. Potrzeba, tak, ja dopiero teraz. Bo jeden chyba został, nie? Czy nie? Tak, pod spodem. Tak. Pod tobą, Paweł. Walić go z noża, z noża go. Dobra, pięknie. Strzelałeś do przodu. Z noża go. Dobra, słuchajcie, ósma fala. Ja proponuję, może spróbujmy 10 fal zrobić. Dobra. Pokażmy, że jesteśmy pro... Jesteśmy pro gracze. Pro man. Nie, biorę. Minigana. Pro gracze dobrej zabawy na ferie gracze zimowe. Dobrej zabawy na ferie zimowe 2024 styczeń. Strzelasz luty. A pan atomizer? Ej, dobra. A pan atom... Ty się chyba chcesz naprawdę dobrze bawić. No, patrz. U ciebie. Teraz się bawisz? No. Teraz? W ósmej fali. W ósmej fali najlepiej. Ła. Dobra, ja będę ich przewracał, patrz. Muszę się położyć. Muszę się położyć. No ale co mi podbijasz? A się też położyć. Dobra, no to wezmę, czekaj, co tu mogę wziąć? Minigun. Wyrzutnia śnieżek, mam wyrzutnię śnieżek, czekaj! Wyrzutnia... Co ty, kto mi tutaj ten nawala? Na pewno nie ja. Wyrzutnia ale śnieżek! Ja. Wyrzutnia śnieżek! Ha! Wyrzutnia śnieżek, o dupa. Generalnie... Prawie straciłem całe życie. Namierzyli mnie. Przejdźwo, jakiś... ten... A. Dobra, przeładuję. Ej. Orzesz typie. Dziękuję. To blisko było. Brak przekąsek. No i nie wiem, kto mi poskłada. Dobra, przeładowuję. Tuba! Przeładowuję. Tuba! Kto znowu do mnie strzela? Ja cię kręcę, są setki! Ej, ja tam rakietą nawalam, a oni... Co, oni wstają sobie? Popoty. Popoty masz... Ty, właśnie ty. Ty, właśnie ty. Ja cię kręcę. Spotkały. Tak. Przeładowanie. Jeszcze któryś tam wstaje? Teraz to ja nie wiem. Teraz są u was dziutki, dziutkowie. Dobra. Dobra, leży za chwilę. Ej, zrobimy ósmą falę, za chwilę będzie dziewiąta. Jeszcze tam czaszka gdzieś sobie stoi. Tak, gdzieś. Tak, właśnie. Czekaj. Ja go nie widzę. O, nosek jest pewien. A tu. A, ze snajpery. Prawda. Ale byłem. Dobra, no, no to dobra. Co, teraz mamy dziewiątą falę. Ej, ale ciekaw jestem, czy w dziesiątej będzie jakiś specjał. Bo czasami tak. Się zdarza tak, że w dziesiątej na przykład jest mega specjał jakiś. O, to mam mini. Ogólnie nie mam RPG-a już. Rakietnicę. Ja od razu biorę rakietnicę, bo powiem szczerze, że prawdopodobnie będzie dupcia. Rakietnicę, no baw się. Dobrze. Pewnie. Nie, to jest głośnik. Nie jestem taki. Nie, to jest głośnik przecież, Jeszelka. Oczywiście, tak jak mówiłam ostatnio. Dokładnie. Nie, czy mało ich tutaj biegnie. Tam biegną. Z mojej strony biegną. Ale fajnie. Fala numer 9. Dobrze. Się staram się celować w grupy. Staraj w grupy, dokładnie. Najlepiej wycieczkowe. Wycieczka. Ha! To jest, kto mnie strzela? Przyjechały samochody, uważajcie. Ej! Zgon! Ja się tylko wychyliłem, żeby strzelić! Wiem. Myślę, że a to normalnie tak. Nie ma, dobra, musicie to przetrwać. No, nie wiem.
Musisz zobaczyć, to jest dziewiąta fala, słuchajcie, ja chcę zobaczyć dziesiątą. Jesteście w połowie dziewiątej, ostrożnie. Super. Czeka, dasz radę? Nie wiem, bo to trochę ciężkie jest. Ja ich ściągnę na siebie, ty szczyloj. Czy gdzie oni są? Co ty tak stoisz? No tam auto przed tobą jest. Dobra, chłop na działku dostał heada. Najgorzej. No wiedziałem, no po prostu ja wiedziałem, że tak to będzie. A więc wysadziła. Jak patrzysz na mnie, to się wszystko tak dzieje. Ja wiedziałem, że tak będzie. Oszaka wzięła RPG i strzeliła sobie w sopy, nie? Paweł, tylko dlatego, normalne, że na mnie no, po prostu, no co tylko jest? Tylko dlatego, że na mnie nie patrzyłeś. Mogę się przestać. Peri zimowe 2024, Oszaka strzela w stopę. Paweł, przestań, normalnie. To tylko dlatego, że ty na mnie patrzyłeś i to ty powiedziałeś, nie rób tak, bo to zrobisz. I to dlatego, że ty patrzyłeś. Hej. Paweł, to jest zależne od tego. Ja już to ty ciemno widzę. Ty przynosisz to, co mówisz. Ciemno widzisz? To ciemno widzę, bo masz plecy cały czas i oni ci strzelają tam w plecki. Musisz uważać, jak się chronić. Nie, nie strzelam. Ten mi strzela w plecki. Pa, pa. Dobra, ściągnąłeś go chyba. Patrz, jak spadnie. Dobra, no ale ty tam patrz, bo auto przyjechało przed tobą. Technikal. Ale oni to ty tam sobie przybijają piąteczkę. Nie ma technikala. Technikal to ja jestem. Zaraz zginiesz, stary. Dlatego ja nie używam minigana, tylko RPG albo ten, napisko. Wiesz, bo... Widzisz go? Po lewej? Kogo? Co? Ej, tam się ktoś prądem zaraził. Prądem się zaraził, no. A nie masz przekąsek, Reniusz? Nie masz przekąsek? Nie, przekąsek od tamtej fali, stary. Aha, spoko, nie, super, naprawdę, no to... Po lewej stoi. Ogólnie jesteś w połowie, mniej więcej w połowie fali, takie, nie wiem, 55%. Połowę życia masz dobrze i... Dobrze celuję. Nie wiem, czy dobrze celujesz, bo mnie i schowaj się, schowaj się. Nie. Ja robiłem to taktyką taką do tej... znaczy przynajmniej do 8 fali tak się udało. Znaczy do 9. Że nie ten... Wychodzę, strzelam, załatwiam jednego, chowam się. Później... I tak w kółeczko. Dobra. Tryby z potęgi. Tak, strzelania! Headshoty. Bo tak oni się zdążą namierzyć, nie? Po prostu. Jak tak stoisz, to oni się namierzają. I najpierw tych mniejszych, później tych większych, nie? Pytam swoje imię. O, rany. A bo weź może, czekaj. Coraz bliżej. No co, no? Apteczka i ten, i pancerz jeszcze jest u góry, no nie? Już on biegnie. No czemu nie? Tam po tak samo jak ty, tam, Paweł. No wiem, ale ja przetrwałem, Ale Paweł, to ale mówiłam... Ale przewozki miałem i pancerz miałem własny. A ty nie! Ja cię kręcę. Znowu biegnie do lewej. Milimetr życia. Ja proponuję teraz faktycznie lecieć po ten, bo to już jest na draśnięcie. Mam jeszcze kevlary, don't worry, man. Na kevlara to wiesz, dostaniesz hita i już cię nie ma. Teraz mam cię w policzek, już masz milimetr znowu. O, co byś dasz radę! Dobra. Ej. Ja proponuję najpierw tych mniejszych. Bo ich jest więcej, szybciej ich rozwalisz po prostu. Dobra, ale to są dodatkowe, to są dodatkowe pociski, które lecą w twoim kierunku. Oglądaj, uczę od mistrza tutaj przed... Przepraszam bardzo, kto wcześniej oglądał? Kto wcześniej oglądał wielokrotnie? I to dzisiaj. To była jakaś szósta fala. No właśnie, a nie dziewiąta. Ty się odwrócił falę i co myślisz? No. SOS, SOS. Ja cię kręcę. Chyba dostajesz. No chyba tak, jeszcze dużo świnek zostało. Dużo tych mocnych przeciwników. O, idą. Dobra. Jest skupienie po prostu. Daj spokój. Tyle, tyle oczów skierowanych tylko na mnie. Ej, naprawdę pół życia zostało już teraz. I dwie świnki. Dwie świnki i tak. Coś tam z tyłu jeszcze jest. Milimetr, schowaj się. Został ci piksel życia, stary. Wystarczy, żeby cię tam drasnęli, nie? Jeszcze po lewej masz. No, ale spikuj się akurat, nie? Bo oni tam są schowani, więc załatwić ich to jest naprawdę bardzo łatwo. To naprawdę piękny głaz to jest, naprawdę. Ja rozumiem, że ten ciężko był, nie podziwia tego głaza. I teraz ostrożnie, powoli się wychylaj tam, nie? No, to nie jest powoli i ostrożnie, przynajmniej w
to, co się teraz dzieje. Pod rurą. Wiem. On sobie teraz odpoczywa, poczekaj. Nie, z tamtej strony go ściągniesz. O, teraz przebieg na prawo. Nie, Ren, nie. To nie przejdzie, mówię ci. Ja chcę zobaczyć 10. falę, no. No jak dawaj. Milimetr życia, Ren. Milimetr życia, a ten kombinuje, nie? A ja tylko trzymam. Ja. Dobra, ostatnia runda, słuchajcie. O nie. Ja się chyba nagrałem, tu już nie chcę. Ostatnia, 10. runda. Proszę teraz, słuchajcie, pól skupienie. I aha. Co? Ja wracam na swoje stanowisko, które jest chyba najlepszym miejscówką. No i co, zero kevlar. Dobra, wezmę ten karabin wyjątkowo na 10. rundę. Daj mi tutaj to. Przyda mi się. Ja cię kręcę. Z mojej strony też są uczutki. Tylko 4, no dobra. I on ma chyba minigana. Tak, mają minigany! Te grube mają minigany! Grubasy mają minigany! Więc jest niespodzianka jednak. Jednak jest taka delikatna. Surprise! Delikatna niespodzianka. Dobra, ale pode mną jest grubas. Czy ktoś może się nim skupić? Niezbyt. Tylko bez tego. Ja się skupiłem na swoim jeszcze. Dobra, czekaj, czy tam są jakieś grubasy? No właśnie! Wow! Jeszcze. Ej, bez ja, oni mnie nawet trafiają. Jak jestem schowany. Ajajaj. Jak strzelam po prostu z... To drzewo. A tu jest. Nie, to jest przerąbane. To nie jest helka, to jest innego. Nie, to jest helka. To jest helka, tylko to jest ten. Taka lepsza. Domyślam się. No. Nie prawda właśnie, ja nie strzałem! Dostałem od... Tam jest czołg! Czołg? Gdzie masz czołg? BWP przyjechało? Czołg mnie skasował, to chyba była ta niespodzianka. To chyba była ta niespodzianka. On do ciebie podjeżdża. Dobra, ta niespodzianka jest po prostu epicka. No. Epicka. Nie wiem, co się to działo, ale tak. Słuchajcie, nie wiem, dajcie znać, czy ktoś z was przeszedł ten 10. rundę. Dajcie znać tam dole w komentarzach. Tym słyszymy, a z tym kończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa. Na razie. Do następnego.